Wow, ale on mu dał. Przecież on miał 700 HP. Gdzie jest moja pułapka? Tutaj. Healing mi bije? Tak jest. No nie, już mnie nie bije. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswoiliśmy sobie parę dinozaurów. Parę rzeczy zrobiliśmy, ale jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, no to oczywiście serdecznie zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcineczka i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku, no chociażbym nie chciał, no to muszę to zrobić. Musimy poczekać, aż wyrośnie mi roślinka, no i spróbujemy oswoić healinga. Nie chcę, ale muszę. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Pewnie się będę męczył z tym dinozaurem, więc no na pewno będzie wesoło. Dla kogo, jak dla kogo? No dla mnie na pewno nie. Ale przygotowałem sobie troszeczkę fundamentów, jeszcze będę musiał sufity zrobić. Trochę fundamentów sobie przygotowałem, chyba trzeba będzie zrobić już... bazę przenieść, nie? Ja bym chciał blisko roślinki i blisko tamtych materiałów, nie? Więc myślę, że tutaj by było spoko. W tym miejscu. I weźmy kretoszczura, pozbierajmy to wszystko tutaj stąd. Teraz się kurde w sumie zastanawiam. Ja dobrze zrobiłem, że kwadratowe fundamenty zrobiłem. Ej, dorobię sobie chyba jeszcze trójkątnych fundamentów. I zrobimy takie koło tutaj. Żeby nie robić klocka, nie? To może być chyba dobry pomysł. Dobra, teraz pytanie, czy to mi będzie przeszkadzać ta beczka? Najwyżej ją podniosę. Przeniesiemy ją, nie? Dobra, weźmy to. Dobra. Zaczniemy w ten sposób. No i teraz będziemy dawać trójkątne, kwadratowe i tak w kółko. Zobaczymy, czy w ogóle wystarczy mi struktur. Już kiedyś podobną bazę budowałem. Kurde, zemdlałem. O, prawdopodobnie... O, z tego się tak mogę napić? A kiedyś chyba nie można było się tak napić z tego zbiornika. Chociaż może... Może się dało. Te roślinki trzeba będzie powyciągać. Jesteśmy w stanie zdobyć jedwab na tej mapie? Bo przydałby się do zrobienia... tego... No, jak się to nazywa? Psz, tego, no. przydałoby się to później do zbierania materiałów, nie? Jak będziemy ankylozaurem biegać po niebieskim biomie, no to fajnie by było właśnie mieć to ustrojstwo. Ach, kurde. Jak ja zbiorę te grzyby, to już to nie będzie się tentegować wtedy? Oj, tu krętą szczur. Nie wiem, skąd ten parazaur się wziął. Przed chwilą tutaj nic nie chodziło i nagle parazaur się tu wyczarował, kurde, magicznie. No dobra, no już jakoś to wygląda, ale fundamentów to jeszcze mi będzie bardzo dużo brakowało. Więc muszę dorobić więcej. Ej, szczerze? Chyba się nie da tego grzyba zebrać. A może go zebrałem? Nie wiem, czekajcie, gdzie to było? Tutaj to było. No dobra. Chyba to mamy. Wydaje mi się, że większego tego nie muszę robić. Kurde, no ale tu mi roślinki... O, podniosłem. Podniosłem, dobra. Nigdzie mi już więcej nie przerastają rośliny, tutaj trochę. Dobra. Mamy to. W sumie nie wiem, jak to będzie wyglądać. No bo w sumie to wypadałoby robić to właśnie... tymi nowymi strukturami. Najgorsze jest to, że tak jak na spalonej ziemi mieliśmy drewniane struktury, ale mieliśmy też skina jakby skórkę do szklarni, nie? Więc mieliśmy okna duże, takie fajne. Tak tutaj w tym przypadku akurat tych okien nie ma. Żadnych takich nie ma właśnie szklanych struktur. Więc teraz szczerze mówiąc nie wiem, jak to rozwiązać. No bo najchętniej zrobiłbym szklane takie ściany fajne. No tutaj nic nie mamy, nie? No bo z jednej strony chciałbym, skoro gram tutaj na aberracji i to chciałbym wykorzystywać właśnie te struktury z aberracji, ale z drugiej strony chciałbym też mieć tutaj szyby, żeby mieć jakieś światło w tej bazie, nie? Takie naturalne,
Bo jak zrobię ściany wszędzie dookoła i sufit też tego, to będzie tu ciemno strasznie. No można zrobić sztuczne oświetlenie i pewnie tak będę musiał zrobić, nie? No ale... Kurde, i ogromna ta baza się wydaje. No ale... No nie wiem, kurde, no właśnie to jest lipa trochę. A w ogóle jak ten fundament będzie wyglądał? A, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. I co, jak ta podłoga? No w miarę, nie? Tylko nie wiem, dlaczego takie są te... No ale to na każdym fundamencie tak jest. Na kwadratowych fundamentach są takie jakieś dziwne te... rogi. Ale spoko, nie? No będziemy budować no tymi strukturami, no nie mamy jakby wyboru. Znaczy w sensie, no mamy niby wybór, no ale w sumie wiecie co. No są te struktury tutaj z aberracji, no to robimy te struktury z aberracji i koniec, kropka. No nieważne jakby to wyglądało, jakby nam się to nie podobało, czy by się nam to podobało, czy nie. No to będziemy z tego budować, nie? Muszę zrobić rampę jeszcze. No proszę bardzo, jakie eleganckie schodki, kurde. No. Chociaż te schody tak szczerze mówiąc mi się nie podobają, ani trochę. Dobra. I teraz najlepiej by było w ogóle zrobić szklaną kopułę taką, nie? I taki był generalnie plan, tylko że właśnie lipa jest, bo... No nie mamy skórki takiej szklanej, nie? Ale teraz się zastanawiam. I w sumie sprawdzę, czy mogę to zrobić. Zrobię szklarnię. Jeśli mam poziom w ogóle na to, mam. No nie wiem, powiedzmy... Kurde, sufit. Rów, o. Zrobię zwykły rów, o. Rów, no bo to o to chodzi. Mogę? Nie mam cementu, 9 cementu, dobra. Spróbujemy zrobić sufit i spróbujemy skórkę na to nałożyć, bo może oni to zmienili, żeby ludzie właśnie nie robili tak, że ze zwykłych struktur robią okna. I może da się na to przepisać jakąś... Dobra, nieważne, nie było tematu. I z glas, ze szklanego sufitu zrobiłem, kurde, zwykły sufit, nie? A jakbyśmy spróbowali mieszać to z tymi oknami? No nie, no brzydko to wygląda, nie pasuje to w ogóle do siebie, nie? Nie pasuje to w ogóle do siebie. No dobra, no trudno, będziemy robić sztuczne oświetlenie, tylko teraz się zastanawiam, czy robić jakieś piętro, bo moglibyśmy tutaj dać jeszcze jedną ścianę i jakieś tam piętro zrobić. Chociaż w sumie wtedy taki klocek wyjdzie, nie? A jakbym teraz na przykład zaczął już kopułkę robić, taką, ten sufit taki, wiecie, ten dach taki, no to wtedy nam taka kopuła wyjdzie, nie? Najlepiej to w ogóle by było zacząć bez ściany, ale nie wiem, czy tak się da. Tu byśmy bardzo dużo miejsca stracili, więc wydaje mi się, że jedna ściana będzie git i zrobimy właśnie już dach. No tu czubek, wiadomo, będzie wysoko. Może nawet zmieścimy jakieś piętro, czemu nie? Można by było spróbować, ale taką kopułę zrobimy. Szkoda tylko, że nie szklaną, no ale taką kopułę zrobimy, nie? Tu jakieś rury są w tych fundamentach, fajnie nawet to wygląda. Aczkolwiek czy to pasuje do aberracji, nie wiem. Tu by się można było zastanawiać. Dobra, no w tym czasie co żeśmy budowali, ja sobie tylko pochowam wszystkie rzeczy. Mam biotoksyny trochę, chyba z grzybów zebrałem. W sumie to dobrze, przyda się. Dobra, weźmiemy trochę chityny, damy na pasek chitynkę, damy, schowajmy te grzyby, bo nie potrzebujemy aż tyle tego. Weźmy to. Właśnie, jeszcze będziemy potrzebowali sufity i fundamenty, o. No i roślinkę, nie? Mamy 10. No to lecimy. Mam chitynę. Mam nasionka. Kurde, raptory tam jakieś są. Czekajcie, ja może się pozbędę tych raptorów. Tu by można było w ogóle mur zrobić w tym miejscu. Tak, żeby nam nic nie wchodziło już tam do bazy. No i wiadomo, pisaliście jeszcze o X-plantach. W razie czego jakby nam właśnie przyleciały healingi pod bazę, no to X-planty by się nimi załatwiły. Rozprawiłyby się z nimi. No jak w sumie zrobimy mur, to można by było coś takiego zrobić, no bo Z-planty strzelają do wszystkiego, co się rusza. I wtedy po prostu wszystko by nam przychodziło pod bazę i wszystko by nam atakowało. W sensie X-planty, nie wiem, co ja powiedziałem. Z-planty? Nie. X-planty? X-planty, nie? To one strzelają do wszystkiego, co się rusza, no i wtedy jakbyśmy...
Jakbyśmy zrobili je pod bazą, no to one nawet do tych stegozaurów by strzelały i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wszystko by do nas przychodziło i wszystko by nam atakowało, nie? Jak zrobimy tu mur, to może unikniemy tego, nie? I ewentualnie wtedy jakby coś przyleciało faktycznie pod naszą bazę, jakiś healing, no to wtedy tylko do niego by strzelało, bo nie musielibyśmy tego tutaj robić na urwisku, tylko tam gdzieś głębiej, żeby te X-planty do wszystkiego nie strzelały, tylko właśnie do tego latającego ustrojstwa. Moglibyśmy tak zrobić w sumie, moglibyśmy tak zrobić. Fajnie by było, słuchajcie, też jak najszybciej oswoić sobie żabę. Bo jak żabę oswoimy, to wtedy z tych trylobitów, wszystkie co tu chodzą, a bardzo dużo ich tu chodzi, moglibyśmy pozyskiwać cement. I wtedy cementu by nam już nie brakowało, więc jak najszybciej chciałbym to zrobić, aczkolwiek to jest na... Żabę można tylko na niebieskim biomie znaleźć. Idę po światełko, wiecie? Zrobię sobie tu w ogóle kotwiczkę. Powiedzmy w tym miejscu gdzieś. Dobra, i powinienem dać radę tędy wychodzić do bazy. No tak średnio, mogłem lepiej tą kotwiczkę postawić, ale dobra, nieważne. Najważniejsze, że da się wyjść, nie? Rzadkie kwiaty chyba znalazłem też, bo wydaje mi się, że chowałem do skrzynki rzadkie kwiaty. A rzadkimi kwiatami będziemy musieli oswoić też pszczółkę. Ale no, na dzisiejszy odcinek mamy całkowicie inne rzeczy zaplanowane, więc jeśli chodzi o pszczółkę, żabę, to może w następnym odcinku byśmy sobie to trzasnęli. Teraz musimy znaleźć healinga i... Może zaczniemy od tego. Może zaczniemy od Kozmo. Ja widziałem takiego na 75 levelu. Wydaje mi się, że to na razie w zupełności wystarczy. A gdzieś tam w przyszłości sobie znajdziemy lepszego. O, healing na 85. No nie byłby taki zły w sumie, nie? 25. Kiedyś na 110 widziałem healinga. Ale w sumie nie wiem, nie pamiętam co się z nim stało. Ty, 135 healing. Dobra, czekajcie, Kozmo poczeka. Nie wiem w sumie jak ja mam to zrobić. Nie mam pojęcia jak ja mam to zrobić. Szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia. Mówiliście zrób sobie coś, żeby się zasłonić. Żeby mnie nie atakował. Ma to sens, no bo wiecie. Nie chcemy zginąć, nie? Dobra. Ravager schowany. No i teraz weźmy to na pasek. Ja w ogóle nawet nie wiem jak się tego używa, nie? Aha, to nieźle. Proszę stąd odejść. Dobra, to był bardzo zły pomysł, żeby brać tego Ravagera tutaj do środka. Dobra, tutaj mamy tego healinga. Nie wiem, czy ten tricek dalej mnie bije, czy o co chodzi, kurde, z nim. Będzie mnie denerwował teraz. Dobra, jak to teraz mamy zrobić? Tutaj mamy tego healinga. Tego teraz ze wszystko bije, nie? Ze wszystkim się bije, nie? Teraz w tym momencie. Wow, ale on mu dał. Przecież on miał 700 HP. Gdzie jest moja pułapka? Tutaj. Healing mi bije? Tak jest. No nie, już mnie nie bije. Nie wiem, kurde, zrobię taką koślawą tą pułapkę trochę, żebym mógł tutaj normalnie wchodzić tym Ravagerem. Kurde, stegozaur na 105. No nie, no kurde! Przecież to jest niemożliwe! No przecież tego się nie da oswoić! I to jeszcze w momencie, jak on na mnie będzie leciał, kurde? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie no, z czym on się bije teraz, nie? Jeszcze jakiś gość na 15. A ty, no i gdzie on poleciał, no? No i gdzie ten na 135 poleciał? Że to jest jakieś chore.
I chłop tam se poleciał. Co to kurde jest? Zostaw Dodo! Tu Parazar uciekał. Ty no, to jest nienormalne jakieś. To jest tamten? To jest tamten. Siedzi na ziemi teraz. Nie wiem. No i dupa, zmarnowałem tylko granat, nie? Chodź, typie, za mną, chodź. Kurde, i tam jest ten pyromain, nie? To też nie ułatwia roboty, wam powiem szczerze. I strzelał tu przed chwilą do mnie, gdzie on jest teraz? Przepad. No nie, dobra, tak normalnie to nie działa ten granat na niego. Ale jak? Jak ten granat przecież z opóźnieniem wybucha? Jak to jest możliwe? Ej, nie, coś mi tu nie pasuje, kurde, z tym oswajaniem tego gościa, szczerze mówiąc. Jak ja mam to zrobić, żeby ten granat wybuchł, jak on na mnie leci? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, już wiem. Czekajcie, ja muszę wrócić do bazy po więcej granatów. Ja pierdziele. Pyromain na 15. Dobra, załatwimy go później. Jak rzucasz prawym przyciskiem, to granat wybucha z opóźnieniem. Jak rzucasz lewym przyciskiem, to granat wybucha w kontakcie z czymś. Ale kurde, jak ja mam to trafić takiego gościa, jak on na mnie leci? I to jest niemożliwe. Zwłaszcza, że on lata za wszystkim, nie? Widzicie, też co innego, jakby on się sfokusował na mnie i latał w kółko i ja bym tylko musiał celować tym granatem, nie? Co prawda on dużo będzie obrażeń zadawał tym... ale, no nie wiem, zrobię kilka śpiworów i przeżyję jakoś, nie? Zrespię się i mogę próbować dalej. Ale weź se traw, nie? Przecież on szybko leci. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy w ogóle warto. Czy warto się z tym chłopem męczyć, kurde, i jak on jest useless. No chyba, że jego się zamknie w pułapce. Może jakby się go zamknęło w pułapce, to wtedy by więcej kontroli troszeczkę nad nim było. No ale podejrzewam, że jakby się go zamknęło w pułapce, to on nie będzie miał miejsca, żeby latać i nie będzie pikował wtedy w ciebie i te twoje granaty to nic ci nie dadzą, nie? Tak mi się wydaje. No nie wiem, no spróbujemy, no. Spróbujemy chociaż raz do niego rzucić, kurde. Tutaj siedzi. O no. Chodź za mną, chodź za mną. Kurde, ten pyromain tu łazi. Serio? Dobra, gdzie on jest, ten pyromain? Ej, to jest szansa teraz, nie? Mogę zginąć. Już mi zepsuł pancerz. Na pewno mnie zabije. No i co się stało? Pancerz mi się zniszczył, nie? Ej, nie, serio, ja go nie oswoję. Idę naprawić pancerz. W ogóle chyba metalowy pancerz teraz będę mógł zrobić. To zrobię z metalowy. Teraz lecą dwa healingi za mną i nie odpuszczą. A tamten na 135? Nie, on zaraz, kurde, odpuszcza i leci na coś innego, nie? Jak trzeba, to nie atakują, nie? Ale jak nie trzeba, to będzie leciał za mną pół mapy, do bazy przyleci, nie? Gościu, bo zaczynasz mnie denerwować, nie? Gdzie on jest? Skąd on strzela? 10 level. Widzieliście, ile to trwało? To był ułamek sekundy i chłop już był na mnie. Jak ja mam go w tym czasie trafić granatem? Coś, kurde, czuję, że to się nie uda. Kurde, zapomniałem wyciągnąć roślinek więcej. Może już były jakieś. Kurde, ja się nie wyleczyłem za bardzo. Nie wiem, jak ja mam go, że niby trafić. I zmienił cel. Bił mnie i nagle przestał, nie? A jakbym nie chciał, to by ze mną do bazy leciał. Nie, po uchu się podrapał. Zamknąłem go w pułapce.
Ale nawet szczerze mówiąc nie wiem, kiedy miałbym rzucać. No coś tam próbuje latać. Może ją powiększę, tą pułapkę? Teraz jak jest zamknięty, dorobiłbym jeszcze trochę ścian. Sufit trochę wyżej, żeby on miał troszeczkę więcej manewru. I ten? Ile ja mam ścian? Nie mam żadnych ścian. No dobra. Klocek postawiony. Nic mnie tu nie zaatakuje. Wow, 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 wow. Ty, pa, pa, pa. Kurde, zapomniałem granaty jeszcze z bazy wziąć. Chwycił się ściany i strzela. O to chodzi, tylko... Nie no, ale kurde, jeszcze granat tyle razy, co ja byłem w bazie, ja jeszcze raz będę musiał się wracać po granaty. Dobra, i to może zadziałać, nie? Z tą pułapką. Muszę się skupić, żeby wiedzieć, kiedy on wyleci na mnie albo coś. No nie wiem. To się chyba zepsułem. To chyba nie zadziała. Do góry wyleć, do góry. Strzelaj do mnie. Nie wiem, teraz powinienem do niego rzucić granatem, nie? I to by miało więcej sensu wtedy, nie? To są mi ostatni granat, nie? Do góry musisz lecieć, do góry musisz lecieć i skoczyć na mnie, halo. Dawaj. No nie no, pułapka nie pomaga w sumie. Znaczy, pułapka pomaga, ale no nie do oswajania, nie? Pomaga tylko, żeby go utrzymać w jednym miejscu i żeby nie stracił zainteresowania nami. Ale nie pomaga, jeśli chodzi o sam proces oswajania tego chłopa. Dobra, wiem już mniej więcej, o co chodzi z pułapką. I powinno to troszeczkę inaczej działać. Powinniśmy to na odwrót zrobić. W sensie, healing powinien być na zewnątrz, a ja powinienem stać w środku. I w momencie, jak on nastakuje na nas piórka i zacznie w nas pikować, to on utknie w drzwiach. A co za tym idzie, będziemy mieli czas na to, żeby rzucić do niego granatem. Tylko, że problem w tym, że on będzie za wszystkim leciał, tylko nie będzie bił mnie, nie? Kościu, weź, idź stąd, bo ja teraz jestem zajęty, tak? Dziękuję. Ciekawy w ogóle jestem, ile za tą biotoksynę wejdzie procent uśpienia. Dobra, no coś tam niby robi, nie? Coś tam niby strzela, coś tam niby pyrka. Tylko, że nie zawsze, nie? I to jest problem. No chyba go będę musiał wypuścić i będę musiał sam stanąć w środku po prostu. No i będę musiał liczyć na to, że nie zmieni celu. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że on, wiecie, on poleci zaraz za czymś innym i dupa żyć z oswajania jest, nie? Dobra, no nic, no spróbuję go wypuścić. Kurde, tutaj stegozaur jeszcze jest. Nie wiem, skąd one się wszystkie biorą, kurde. No nic, no muszę go wypuścić z pułapki. Dobra. Ravagera schowam. Mam zapasowy pancerz, ten pancerz se naprawiłem w bazie. A, tego nie podniosę, to podniosę, dobra. Dawaj. Chodź Ling Ling. Chodź Ling Ling. Może też źle zrobiłem, że zrobiłem to między drzewami, nie? No. Dobra, i musimy mieć ze 30 piór nabitych. No nie no, on zaraz zrezygnuje. 30 piór gdzieś nabitych musimy mieć i wtedy stajemy w środku i on będzie do nas pikował. Powinien do nas pikować, nie? No. Dałem mu biotoksynę, zadziałało, 300 torporów biłem. Dawaj, musi mi trafić raz, żeby... Leć, synek, leć. Najgorsze, bo akurat z tej strony nie miałem tego, ale zadziałało bez drzwi. Dawaj, chodź do mnie, Strzel do mnie. Bo mi piórka zaraz znikną. Dobra, już mi nie znikną piórka. Dawaj. Znowu. Pit biotoksin. Nic nie widzę, dobra. I on dalej tutaj siedzi. Ale nie mogłem go nakarmić, dobra. A on nie będzie uciekał, jak będzie miał więcej torporu?
Dobra, piórka zresetowane. Wchodzimy do środka i czekamy. Byleby tylko celu nie zmienił, nie? Chodź, chodź, chodź. Dobra. Hit biotoksin. Dobra, no ma to sens, nie? Dobra, trafił mnie, więc mamy minutę. Tylko, że on teraz stoi na drugim końcu drzewa. Chodź, chodź, chodź. Byleby mi nie uciekł tylko, nie? Byleby mi nie uciekł. Ojej, właśnie tam do środka, gościu. Gdzie on jest? O, o, o. Mamy to, mamy to. I... granat, granat! Nie miałem granata wyciągniętego, dlaczego? Gościu! Ej, musi mnie trafić, bo za 20 sekund stracimy piórka. 15 sekund. Do góry leć. 10 sekund. No chyba stracimy piórka. Bo chłop zrezygnował. Dawaj, dawaj. Traf mi piórkiem. Traf mi piórkiem. Dobra, straciliśmy pióra. Musimy zapracować na nowe staki. No nie! I to jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? Aha, no i trafił mnie. I wszystkie pióra straciłem, nie? Dobra, no ale mamy go przy pułapce. No co prawda cały torpor mu spadł prawie, co mu nabiłem. No ale niech będzie, nie? Zaraz mi się pancerz zepsuje, no ale mam zapasowy. Granat trzymam? Trzymam granat. Dobra, mam 30 staków. Granat. Hit biotoksin. No tyle torporu już miał nabite, nie? Tylko przez to, że się tak męczyliśmy z nim, cały torpor mu spadł. Dobra, fajnie by było. Dobra, zresetował mi piórko. Mam granat, ręce mam. Dobra, dałem mu tą biotoksynę. Dawaj, 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 leć! Leć, Adam, leć! Albo on ma... cooldown? Nie. O co chodzi z tym care, free, cooldown? Dobra, zresetował mi tu... nieważne. Wszystkie pióra straciłem. Mam granat, mam granat. Ej, błyskawicznie na mnie spikował, nie? Nawet nie zdążyłem się do pułapki schować. Dawaj, właśnie tam. Dobra, jeszcze jeden. Jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze jedna biotoksyna i jeden granat, nie? Dawaj, 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 dawaj. Śpi. Śpi, 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 mamy to. Raw Muton, 3 sztuki. No nie, no w momencie jak sobie wyczyścicie wszystko dookoła i zbudujecie klitkę. Klitka wystarczy 4 fundamenty i dość wysokie ściany. I tak jak w moim przypadku wszędzie drzwi najlepiej, nie? Ile tego byście potrzebowali? No w sumie 2 ściany na wysokość by w sumie wystarczyło, nie? No i chłopce, lata w kółko i tylko te piórka pilnujecie. Zbudujcie sobie najlepiej rampy albo fundamenty nisko, żeby łatwiej wam się wchodziło, bo ja czasami, kurde, nie mogłem wskoczyć i traciłem ten na tym tylko, nie? Więc no. Jakaś rampa albo fundamenty nisko, w miarę blisko podłogi i gotowe.
No ogólnie nie jest to jakieś bardzo trudne. Ale tu problemem największym są dinozaury, które chodzą wokół. No i to, że on sobie czasami lubi odlecieć, nie? I sobie odleci gdzieś na kilometr i po ptaszku jest, kurde, nie? Bo weź sobie go szukaj później i weź sobie z nim wróć do pułapki. Prawie mnie zabił, bo mnie tutaj parę razy zaatakował. Dobrze, że miałem pancerz metalowy. Dobrze, że go zrobiłem. Bo powiem szczerze, że ze skórzanym pancerzem chyba byłoby ciężko. No i pięknie, mamy to. Ile mamy? 34 ataku, 36 HP, 31 energii. Trochę słabo. No ale jest jak jest. Dobra, za chwileczkę sobie go przetestujemy. Dobra, mamy tak. Mele, mamy strzelanie piórkiem. Na prawym przycisku... O kurde. Na prawym przycisku mamy tego. C plus... Ale to pewnie też z powietrza. Aha. No dobra, będę musiał się na pewno nauczyć tym latać. Jak latamy, to możemy strzelać. Piórek mamy ograniczoną ilość, ale dość szybko sobie produkuje te piórka. Na kontrolu, u mnie na kontrolu, nie wiem jak u was będzie, bo ja mam zmienione troszeczkę. Możemy takiego dasha zrobić, ale możemy go tylko raz użyć w powietrzu. Widzicie, bo cooldown mi się zresetował, ale dashować nie mogę. Ale to jest nawet spoko to jest. O i zobaczcie, teraz wylądowałem i teraz mogę podskoczyć i znowu dasha użyć. No dobra, no trafiłem gościa. Ej, jakiś pasek jest nad nim. Dobra, a on się powinien dać radę złapać drzewa. O? Co ja muszę nabić to na full, żeby dać radę do niego wskoczyć? Mamy... C plus lewy przycisk. No na czerwono jeszcze jest. O nie, dobrze jest. Zrobiłem to. Szkoda tylko, że kurde, miałem pierwszą osobę. Dobra, nie, spróbujmy tu. A nie mam staminy, o. Im więcej piór, pewnie tym więcej obrażeń zadajemy, nie? Może tak być. Dobra. Teraz C i lewy przycisk. Uii, za 200 uderzyłem. No ej, prawdopodobnie im więcej piórek, tym więcej obrażeń, ale powiem wam szczerze, że ciężki jest do sterowania. No ale dobra, uciekamy stąd. Łatwo nie było, ale nikt nie powiedział, że łatwo będzie. No ale dobra, no słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Możecie napisać komentarz Yingling Mosik, a ja przypnę wam serduszko. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.